Róże świętej Rity. Nabożeństwo 15 czwartków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebna święta Rito, z radosnym i wdzięcznym sercem powierzamy się Twojemu wstawiennictwu, wiedząc, że ma ono wielką moc przed tronem Boga. Ty, która żyłaś w różnych stanach życia, która znasz troski i niepokoje ludzkiego serca, która potrafiłaś kochać i przebaczać, być narzędziem pojednania i pokoju, która szłaś za Panem jako najcenniejszym dobrem, przed którym blednie wszelkie inne dobro, wyjednaj nam dar mądrości serca, która uczy podążać drogą Ewangelii. Spójrz na nasze rodziny i naszą młodzież, na ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem i samotnością, na Twoich czcicieli, którzy z ufnością Tobie się powierzają. Wyproś wszystkim łaskę Pana, męstwo i pociechę ducha, siłę w przeciwnościach i konsekwencje w działaniu, wytrwałość w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy w każdych okolicznościach mogli przed światem dawać świadectwo owocnej miłości i prawdziwego sensu życia. Aż w końcu u kresu ziemskiej wędrówki zostaniemy przyjęci do domu Ojca, gdzie wraz z Tobą wyśpiewywać będziemy Jego chwałę na wieki wieków. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela ojca Jana Rostworowskiego. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Pojmanie Pana Jezusa w Ogrójcu. Dochodziła już północ, gdy Zbawiciel opuszczał miejsce duchowej męczarni. Był jeszcze bardzo blady. Najświętsze oblicze, choć wytarte chustą, nosiło ślady krwawego potu. Smutny był, ale już nie strwożony. Był w nim i baranek, który prowadzony na rzeź nie otwiera ust swoich, i lew z pokolenia Judy, który zwycięża nie gwałtem, lecz ofiarą, nie gniewem, lecz miłością. Uczniowie i teraz zmorzeni byli snem. Zmęczenie i smutek wzięły górę nad dobrą wolą. Podnieśli głowy na odgłos kroków mistrza. Śpijcie już i odpoczywajcie, rzekł im z łagodną wymówką. Nie będę już od was żądał ofiary, bo przyszła godzina, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. To rzekłszy, ruszył przodem w stronę folwarku. Ze spuszczoną głową poszli za nim zawstydzeni uczniowie. Z 8 apostołów pozostawionych u bramy również żaden nie czuwał. Czemu śpicie? Zganił ich Zbawiciel. Wstańcie, pójdźmy. Oto się przybliżył, który mnie wyda. Wybici ze snu
i przestraszeni uczniowie zaledwie zdali sobie sprawę, o czym Zbawiciel mówi, gdy na drodze przecinającej górę, niedalej jak o 100 kroków, dały się słyszeć stąpania licznych nóg i szmer przyciszonych głosów, z którymi mieszał się od czasu do czasu szczęk broni. Za drzew nie było jeszcze widać, kto idzie. Można jednak było wnosić z odgłosu, że od strony miasta ciągnie pod górę spora gromada zbrojnych. Zbawiciel wyszedł na otwarte miejsce i stanął na drodze. Za nim strwożeni uczniowie, jak dzieci chowające się za matką. Księżyc rozlewał tak jasne światło, że widno było prawie jak w dzień. Za doliną bieliły się mury miasta, w którym przebłyskiwały rzadkie ognie. Cudowny spokój leżący na całej naturze mąciła tylko zbliżająca się zgraja. Byli już tak blisko, że można było i twarze rozpoznać. W środku pod wodzą rotmistrza szedł oddział żołnierzy przeznaczonych do straży świątyni. Wokoło i z tyłu bezładna gromada pachołków kapłańskich. Uzbrojeni byli w miecze i kije. Mimo jasnej nocy mieli ze sobą latarnie i pochodnie. Na czele wszystkich, nieco z boku, szedł Judasz. W chwili, gdy Zbawiciel wyszedł z cienia na otwarte miejsce, wśród zgrai zrobiło się cicho. Zwolnili kroku, jakby niepewni. Judasz odwrócił się szybko i znaczącym spojrzeniem przypomniał im umówiony znak. Potem podbiegł naprzód. Całe piekło dodawało mu odwagi. Przyjacielu, po coś przyszedł? Zapytał smutno Pan Jezus. We wzroku jego było więcej bólu niż wymówki. Lecz dusza zdrajcy była już głucha i ślepa. Namiętność przeszła w obłęd. Wiszące u pasa srebrniki upajały go jak wino. Nie myślał już o tym, by bezwstydną twarz i mętne oczy przykryć maską obłudy. Jedno miał w głowie, że musi wykonać to, co było umówionym znakiem. O jedno się bał, że Jezus umknie i pieniędzy zdrady go pozbawi. Podszedł do Zbawiciela jak nieprzytomny, nie widząc jego wzroku i nie słysząc żadnego pytania. Bądź pozdrowiony, mistrzu, rzekł głucho i dotknął ustami jego twarzy. Serce Chrystusa wstrząsnęło się bólem i wstrętem. W głosie jego zadźwięczała groźba i majestat sędziego wieków. Judaszu, pocałowaniem wydajesz Syna Człowieczego? Zdrajca przyzywał już wzrokiem siepaczy, ale Pan Jezus nie chciał być wskazanym przez ohydny znak, który wymyślił upadły apostoł. Chciał wskazać się sam i oddać się dobrowolnie w ręce oprawców, dając jeszcze w tej chwili wyraźny dowód swej mocy. Pozostawił Judasza na miejscu i postąpił kilka kroków ku czekającej rocie. Kogo szukacie? Zapytał głośno, a z zupełnym spokojem. Jezusa Nazareńskiego, poszedł po szeregach niepewny pomruk. Jam jest. Co było w tych słowach Zbawiciela? Czy w tym krótkim zdaniu wypowiedzianym z zupełną prostotą zadźwięczała nagle odpowiedź, którą niegdyś otrzymał Mojżesz z ognistego krzaku,
Jam jest, którym jest. Czy dał się słyszeć ów głos wielki jak trąby, który przemawiał w widzeniu do proroka z wyspy Patmos? Jam jest pierwszy i ostateczny, i żyjący na wieki wieków. Ja mam klucze śmierci i piekła. Trudno powiedzieć, co usłyszeli siepacze w odpowiedzi Chrystusa, ale to pewne, że podziałała na nich jak grom. Rzekłbyś, że ziemia zatrzęsła się pod ich stopami, albo że uderzył w nich wicher gwałtowny. Zatoczyli się na nogach, cofnęli wstecz i upadli na twarz na ziemię. Zrobiła się chwila ciszy. Wysłańcy kapłańscy leżeli jak martwi. Odurzony i skamieniały Judasz nie mógł zdać sobie sprawy, co zaszło. Zdawało się, że wszystko stracone. Ale Zbawiciel stał spokojnie. Straszliwa moc, której dał dowód, nie objawiała się więcej. Po trochu powstawali żołdacy. Wszystko wokoło tak było ciche i powszednie, że nie poznali się na cudzie. Gdy wszyscy już byli na nogach i nie ruszając się z miejsca patrzyli przed siebie jak błędni z niepewnością i bojaźnią, odezwał się powtórnie w te same słowa. Kogo szukacie? Jezusa Nazareńskiego, odparli jeszcze nieśmielej. Powiedziałem wam, że ja jestem, odrzekł Zbawiciel. Jeżeli tedy mnie szukacie, tu wskazał ręką na apostołów, pozwólcie tym odejść. Judasz odżył. Uspokojony, że więcej niespodzianek nie będzie, spoza pleców mistrza dawał znaki siepaczom. I majcie go, a wiedźcie ostrożnie. Istotnie, zbliżyli się choć z bojaźnią i podnieśli ręce. Lecz w tejże chwili wśród uczniów stojących dotąd spokojnie wszczął się gwar. Piotr dowodził coś gorąco. Kilku było za nim, inni starali się go powstrzymać. Panie, mamy li bić mieczem? Zawołał ktoś z gromadki. Zaopatrzyli się byli w dwa miecze, nie doszli żołnierze Chrystusa. Lecz Piotr nie czekał na odpowiedź i z wzniesionym kordem rzucił się naprzód. Zamierzył się w głowę jednego z tych, co położyli ręce na mistrza, ale cios chybił. Uciął tylko prawe ucho pachołka kapłańskiego, którego imię było Malchus. Puszczono Chrystusa. Żołnierze porwali za broń. Zdawało się, że dojdzie do bójki. Ale Zbawiciel z podniesioną ręką stanął pomiędzy gotowymi do walki. Schowaj kord twój do pochwy, rzekł poważnie Piotrowi. Albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, mieczem poginą. Czy mniemasz, że nie mógłbym prosić ojca mego, a dałby mi natychmiast więcej niż 12 chówców aniołów? Jakoż wtedy wypełnią się pisma, iż tak się musi stać? Czyż kielicha, który mi dał ojciec, pić nie będę? Potem zbliżył się do skaleczonego sługi i dotknął krwawiącej rany. Było to ostatnie dotknięcie tych rąk, z których wychodziła moc i uzdrawiała wszystkich. W mgnieniu oka znikł ślad Piotrowego miecza, a odcięte ucho znalazło się na swoim miejscu. Na ten widok nowe wahanie udzieliło się siepaczom. Nie cześć lub litość, ale zabobonna trwoga przykuwała im nogi. Skorzystał z tego Zbawiciel, aby raz jeszcze stwierdzić, że daje się pojmać, bo chce i idzie na mękę niewinny. Jako na zbójce wyszliście z mieczami i kijami pojmać mnie.
gdym na każdy dzień bywał z wami w kościele, ucząc, nie ściągnęliście rąk na mnie. Aleć ta jest godzina wasza i moc ciemności, aby się wypełniły pisma. Istotnie, zaczynała się moc ciemności. Jak gdyby nagle prysnął urok krępujący aż dotąd żołnierzy. Rzucili się naprzód. Straż otoczyła wkoło niebroniącego się zbawcę. Założono mu sznury na ręce. Obie dłonie przywiązano mocno za plecami do powrozu zarzuconego na piersi. I w tejże chwili szatańska radość udzieliła się zbirom. Chcąc zatrzeć i pomścić trwogę, którą budziła w nich przedtem osoba Chrystusa, prześcigali się w dowodach odwagi nad bezbronnym. Posypały się obelgi i szyderstwa. Przy zakładaniu więzów nie szczędzili popychania i bicia. A żeby ubezpieczyć się zupełnie, wzięli jeszcze Zbawiciela na dwa sznury, których końce chwyciło dwóch żołdaków, a na szyję zarzucili pętle. Czas naglił. Oddział ustawił się w szeregi około boskiego więźnia i wśród radosnego gwaru ruszył naprzód. W naturze panowała ta sama cisza. Łagodne światło miesiąca potokami zalewało ziemię. Gwiazdy stały cicho na strażach swoich. Nie poczuła martwa przyroda, co się tej nocy działo na świecie. Gdyby inaczej, spełniłyby się były słowa proroka. Kiedyś wychodził na zbawienie ludu Twego, ujrzały Cię i jęknęły góry, cofnęła się w trwodze toń morska, wydobył się głos z przepaści, a głębokość podniosła ręce swoje. Bo prowadzony był jak zbrodniarz, Pan chwały, skrępowane były te ręce, które trzymają świat. Ten, co ma klucze śmierci i piekła, wiedziony był na śmierć przez ludzi. Związany za grzechy moje, baranek bez zmazy, przez te święte więzy Twoje zdejm ze mnie pęta występku. Niech inne sznury przywiążą mnie do Ciebie i pociągną za Tobą, choćby na mękę. Niech serce moje będzie w niewoli, ale u Ciebie. Niech je skrępują, ale te węzły, które Ty zarzucasz na ludzi, powrozy Adamowe, więzy miłości. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Modlitwa do Boga za wstawiennictwem świętej Rity. Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzać za sprawą naszych świętych braci, żyjących z Tobą w chwale raju. Panie, mając ufność w Twoje miłosierdzie, proszę Cię przez wstawiennictwo świętej Rity o łaskę naśladowania jej, szczególnie w miłości do Ciebie i do bliźnich, zgody na Twoją wolę oraz pobożnego
rozpamiętywania męki Chrystusa, Twojego Syna. W poważnej potrzebie, która ściska mi teraz serce, w ogromnym bólu, jaki mnie dręczy, błagam Cię przez zasługi Chrystusa i przez wstawiennictwo tej drogiej świętej, byś mi dopomógł, pocieszył mnie i wysłuchał. Obejmując krzyż, obiecuję, że zawsze będę Ci wdzięczny za to, czego Ty, nieskończenie dobry, udzielasz mi dla zbawienia mojego i tych, których Ci powierzam. O chwalebna święta Rito, każdego dnia pokazujesz dobrotliwie, że to, co dla ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Siłą Twego wstawiennictwa wybłagaj mi łaski, o które pokornie Cię proszę. Najdroższa święta Rito, módl się za mną i bądź błogosławiona na wieki. Módl się za nami, święty.
Maryto rano na czole ozdobiona, módl się za nami. Święta Rito pełna ufności w opatrzność Bożą, módl się za nami. Święta Rito w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami. Święta Rito potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami. Święta Rito cudami przez Boga wzbawiona, módl się za nami. Święta Rito zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami. Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam Święta Rito, abyśmy ćwiczyli się w pokorze. Uproś nam Święta Rito, abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli. Uproś nam Święta Rito, abyśmy Boga ponad wszystko kochali. Uproś nam Święta Rito, abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali. Uproś nam Święta Rito, abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali. Uproś nam Święta Rito, abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali. Uproś nam Święta Rito, abyśmy Twoje cnoty naśladowali. Uproś nam Święta Rito, we wszystkich prośbach wspomagaj nas Święta Rito, we wszystkich niebezpieczeństwach wspomagaj nas Święta Rito, we wszystkich potrzebach i uciskach wspomagaj nas Święta Rito, w każdym smutku i przeciwności wspomagaj nas Święta Rito, w krzyżu i cierpieniu wspomagaj nas Święta Rito, w godzinie śmierci wspomagaj nas Święta Rito. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie, przepuść nam Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Ojcze niebieski, Ty dałeś Świętej Ricie udział w męce Chrystusa. Udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień,
abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Koronka do świętej Rity. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica pierwsza. Miłość świętej Rity do Boga. Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica druga, miłość świętej Rity do rodziny. Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza własna rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica trzecia, miłość świętej Rity w przeciwnościach losu. Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia. Zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica czwarta. Miłość świętej Rity owocuje przebaczeniem. Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica piąta. Miłość świętej Rity niesie pojednanie i pokój. Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać.
Tajemnica szósta. Miłość świętej Rity, przez którą w sposób całkowity ofiarowuje swe życie Bogu i bliźnim. Po utracie męża i synów w wieku 30 lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica siódma. Miłość świętej Rity do Chrystusa ukrzyżowanego. Święta Rita w uniesieniu miłości prosiła Pana, by mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie 15 lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, by miłość stała się siłą napędową naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Modlitwa za wstawiennictwem świętej Rity, kończąca koronkę. Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy Ciebie, dostrzegając Twoje oddanie męce pańskiej. Pomimo, że Twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami,
smutkami i nieustannymi dramatami, które przyniosło ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu Miłosiernemu. Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen.